to, że legalisty Wiesława Wołnołta z 1952 roku zamieszczonej w broszurze Rząd, Rada Narodowa, Skarb Narodowy, uwagi i wyjaśnienia. I tu cytat. Polacy stanowią jedyny wyjątek pośród narodów ujarzmionych przez Sowiety w roku 1945. Tylko nam bowiem udało się ocalić z katastrofy dziejowej nienaruszony ustrój władz państwowych, a tym samym ocalić ciągłość prawa, prawną państwa polskiego. I to ma kardynalne znaczenie. Dlatego, że żadne inne państwo, ani Czechy, ani no, już w ogóle o republikach byłych sowieckich nie może być mowy, bo nie mamy co liczyć na to, że ktoś nam pomoże. Bo tylko my z całych demoludów mamy ciągłość. Po prostu jesteśmy fenomenalni. Po prostu zachowaliśmy ciągłość państwa polskiego i wrogowie polscy, którzy rządzą III Rzeczpospolitą, ukrywają to i tego Kaczorowskiego wtłoczyli razem z tym Kaczyńskim do tego samolotu. Ale to oddał inscenerowanie się, prawda, niby to? Nie oddał, dlatego że nie mógł oddać czegoś, czego nie miał. Aha, ponieważ no tak, ale widzimy, co się stało. Ktoś może oddać tylko to, co ma. Jeżeli nie ma insygniów władzy, a nie ma... To znaczy jest zasada domorzymska, możesz tylko dysponować tym, co posiadasz. Dokładnie. Zasada rzymska. I na dodatek Wałęsa ślubował na konstytucję komunistyczną. Tak. Więc to w ogóle jest nie... Wszystko jest. W ogóle jest to nie... Nic się nie zadziało. Bo ale my i tak nie może przekazać... Nie może przekazać prezydent insygniów władzy, jeśli nie jest ślubowanie na konstytucję z 1935 roku. Dlatego ta konstytucja jest bardzo ważna. Chociaż na miesiąc przywrócenie konstytucji z 1935 roku, tej ciągłości z II Rzeczpospolitą, jest w tym kontekście powrotu prezydenta z uchodźstwa do Polski i objęcia urzędu, bo taka jest możliwość w każdej chwili. To się tyczy pana przewodniczącego komisji. Powrót prezydenta z uchodźstwa do Polski. Żeby to ma pewne implikacje, żeby pamiętać, żebyśmy byli w kontakcie. Bo proszę zauważyć, jaką zrobili po śmierci Kaczorowskiego w zbrodni smoleńskiej. Ja nawet we Wrocławiu byłam, bo przywieźli nam trumnę. Tak, że to było podmiany. Jaką oprawę. A co Polacy wiedzą o tych prezydentach? Zero. Ktoś zna, 30 lat był na urzędzie Juliusz Nowina-Sokolnicki. Ale Kaczorowskiego podmienili zwłoki. Pamiętacie, były dwa pogrzeby, nie? Co tam się w ogóle działo? No, po zbrodni smoleńskiej w każdym razie. Według mnie to był zamach stanu, kolejny zamach stanu, bo mieliśmy 13 grudnia 1981 zamach stanu, stan wojenny, krwawy zamach stanu. Następny był 4 czerwca 1989, bo inaczej ja nie nazywam okrągłego stołu, tak zwanego okrągłego stołu. To był zamach stanu, bo jeżeli nagle Zgromadzenie Narodowe wybiera Jaruzelskiego, tego przestępcę, który wprowadził stan wojenny, prezydentem III RP, jednym głosem, to jest przecież zamach stanu, a Kiszczak od resortów siłowych zostaje... Ale kolejny zamach stanu to jest Olszewski, prawda? Też ta nocna zmiana. Nocna zmiana, no i ostatnich Smoleńsk. Z tym, że według mnie nocna zmiana to jest tylko taka ustawka, żeby uwiarygodnić żydoprawicę. Ale to może jest inny temat, nie? Bo... dobrze. Aha, jeszcze to, co mi zostało, to najważniejsze. Jak... wybory parlamentarne 2015. To jest możliwość, pierwszą możliwością wprowadzenia prezydenta do Polski, prawdziwego Polaka do Polski, jest właśnie wprowadzenie prezydenta z uchodźstwa na urząd, który zmiecie za jednym zamachem tego człowieka w Belwederze, tego Szczynukowicza. Tak. No to jest na raz. Tylko siły, jaką trzeba mieć siłę wojska, jaką siłę, no... pieniądze, siłę, przebicia siły, nazwijmy to, żeby wejść do Belwederu, tak jak 13 maja 26 roku spotkali się na moście, tak samo mogłoby się odbyć spotkanie na moście
Komorowskiego Welszczunykowicz z prezydentem z uchodźstwa, który przyjeżdża do Polski objąć urząd jak trzeba. Ale tutaj... I to jest do zorganizowania, tylko to... jakie siły trzeba użyć, żeby to zrobić? Panie marszałku, ja mam propozycję, tak, żeby dzisiaj uznać konstytucję marcową przez nasz Sejm. Kwietniową. Znaczy my ją cały czas uznajemy, ale ją potwierdzić. Tak, że dla nas obowiązująca dzisiaj jest ta konstytucja i żadna inna. Żadna inna. Późniejsza nie obowiązuje. Chyba, że ona przekracza... Taki dualizm prawny jest. I to jest pierwsze. Znaczy, musimy to zrobić, ponieważ oni nie uznają z kolei tej konstytucji. Oni, żebyście wiedzieli, ich sukcesja jest taka, że w 1944 roku oni nie uznali konstytucji. Tak. Oni nie to, że głosowali. Oni jej po prostu... Bo nie mogli, dlatego że prezydent zablokował ich ten prezydent Raczkiewicz w 1947. Przekazał urząd Augustowi Zaleskiemu i August Zaleski nigdy by się nie zgodził przekazać tym komunistom. Wiemy, co zrobił z Mikołajczykiem. Sfałszowano wybory, więc August Zaleski, który objął urząd prezydenta na uchodźstwie w 1947, to... Ja tylko trzy zdania, że drugą możliwością wymiany prezydenta na Polaka jest przejęcie Sejmu na tyle, że Sejm uchwali, tak jak nieszczęsny Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe, tak samo mógłby parlament, który zostanie w 2015 wybrany, mógłby wymienić prezydenta, który teraz mają... Zostawię 30 kwietniowej. My można to zrobić. Tak, bo nie można tego zrobić teraz nie ma możliwości. Na podstawie tej nie. No to zrobiono, jeżeli to zrobiono dla Jaruzelskiego, że Zgromadzenie Narodowego obrało, to tak samo można zrobić, to ale można zrobić, tylko w Sejmie. Ale my już musimy się opierać, skoro pan mówi i twierdzi ekspert, że się da na podstawie, to jesteśmy w stanie to zrobić. Drodzy Państwo, dziękuję. I my też dziękujemy.